Tyr's skill after so long in captivity. But don't hold back. Nie będzie mnie powstrzymywać. O, rękojeść nowa. Krottiego. Nakłada znak na pobliskich przeciwników, zatykowanie oznaczonego wroga skraca czas odnowienia runicznych rzeczy. No tam mówię, to jest najmniejsza sprawa, tak samo tarcza. Oj, mogę z nią pogadać. Kamienny mur. Ale tu co będzie? Będzie znowu mieć, to ja zmieniam na coś innego. Gniew. Może być, przynajmniej odnawia HP. A tutaj sprawdźmy. Parowanie ataków za pomocą przycisku L1 i zabijanie wrogów przywraca niewielką ilość strzału. Możesz zakończyć ten stan przed czasem, wciskając te same przyciski. Pokonać Tyra mam z tym dziedzictwem i dostanę coś za to. Tak samo tu, Furium. No to weźmy tu. Pokonaj tyle mając na wyposażeniu spartański szał, furię. Pokonaj tyle za pomocą każdej formy spartańskiego szału. Dobra, to nie czaj, to może jednak muszę mieć to. Tam mi powiesz? Sigrun, I wanted to tell you. Valhalla keeps sweeping me away to my own adventure in memory. I wondered if it would. That's wonderful. What is it showing you? Some particular events of my wayward youth, but they're in a loop of sorts. Not sure I've quite gleaned what it all amounts to. Then you must do what you do in Valhalla. Keep going. Dobra, to lecimy. I może przewijmy od razu aż do wejścia, znaczy filmik się przewinie aż do wejścia do momentu, w którym zajebisty niewidzialny pad. Aż do wejścia na ten plac, gdzie się walczy z tymi większą ilością wyznawców. Albo przy czymś ważniejszym, typu nie wiem, zajebisty item dropnie, coś fabularne. Bo szkoda ciągle pokazywać tą samą walkę, w kółko i w kółko. You and Sigrun, how was it you first spoke? Back when Freya was queen in Asgard, the better times, I mean, there really began to be some culture around the place. Poets, musicians, the odd contortionist would pay visits, perform, mingle. On one occasion, I'd taken a seat expecting to see this balladeer of the lowlands when Sigrun walked in. Somehow more stunning than I'd ever seen her. And when of all places she chose to sit next to me, well, a lot of very interesting things happened very quickly. But I may need to collect my thoughts while you get us killed again. Okej, okay. I na takie rzeczy też będę odstawiać przyspieszenie nagrania. Dobra, i tutaj będę mógł pootwierać przy okazji skrzyneczki. No, jeszcze opowieść, dwa w jednym. Yes, she chose to sit next to me. No, usiadła. Thing, really. Yet somehow, despite myself, I felt a rush in my stomach like I was a green lad again. Embarrassing at the end of the day, to be so simple. I made some remark and I learned how it felt to make her laugh. And suddenly I felt more at ease. Almost eerily so. A calm within each other's storms, I suppose. They had a way of describing that. Peace dwells among us. Lovely, brother. That's exactly right. Po prostu otwieram? Nie muszę nic płacić? Aż dziwne. Co to będzie? To jest to nawalanie? A poskromienie bestii? Wybiorę to. Ale chcę sobie potwierać tutaj wrota. Nawet wszystkie, jak się uda. Tu się wcześniej zastanawiałem, dokąd jest, a mam 5 kluczy, więc no... Mogę to zrobić bez problemu. Skrzyneczka. Ale dokąd to prowadzi? Do rękojeści? I tyle? Jakaś nowa rękojeść będzie chociaż? A, czyli nowa. Talizman Megin. Nie pamiętam, który co daje, więc... 7 na 13. Ale daj, mówię, blokujmy jak najwięcej się ich da.
No to jeszcze od cholery czasu. Faktycznie, prosiek, do końca eventu. Kolejna odblokowana. ...185 pieczęci ducha i biegłości. 60. Różnorakie bazy. Tu kolejnej, to będzie ostatni czy przedostatnie w tej krainie? No i kolejny pancerz do kolekcji. Znakomity nidavellirski pancerz. No i to chyba było ostatni, chyba że będzie coś jeszcze u góry. A, tutaj było chyba. Faktycznie u góry. Jedno ostatnie. Teraz by miało wszystko. W tej krainie. I myślałem, że będzie jakieś osiągnięcie może czy coś, ale nie ma nic. No to kolejne pieczęcie do kolekcji. Ducha i biegłości. No i mam wszystko w tej krainie pozdobywane. Raczej. To będzie raczej niewykonalne. No mów. After the ice was broken, we fell to talking more regularly. Even making a point to do so. Was all I could do to enjoy our company responsibly. Staying mindful of our respective positions and keep from crossing any line that would make things difficult for us to recover from. Wise. Well, mostly. I'm always wiser from the parts I let myself remember. Na szczęście nie straciłem żadnego kamyczka. Ale szału też nie mam jakoś specjalnie dużo. Nie wiem, które jest. A! Dobra, pamiętam. Z nimi się robiło te specjalne. No, szukało się miejsc, w których one się znajdowały. Żeby zdobyć. Nawet nie pamiętam już to. Pewnie jakiś armor. A nie! Ulepszenie do ostrzy. Uda się? Dobra, udało się. Kerta Mścicielka, Valhalla wydobyła z mojego umysłu najbardziej pamiętnego draugę, z jakim mierzyliśmy się w boju. Dawną cesarzową imieniem Kerta. Kertha. Która niewątpliwie zasłużyła sobie na tytuł Mścicielki. Znów ruszyła na mnie z nieustępliwą, potężną zaciekłością. To przypomina mi, jak bardzo brakuje mi ciebie. Nie tylko mojego syna, ale też niezawodnego sojusznika w walce. Apeki odnowione. Rękojeść. A myślałem, że będzie tylko jedna skrzynka. W ogóle to jest nowa arena całkowicie. Nie talotowa, jak ciągle to wygląda. Znaczą ilość zdrowia albo siła, runy i witalność. Ja wolę to, bo i tak zdrowia mi odnowi za otwieranie skrzynek trochę. Choć chyba właściwie teraz mi zabrało zdrowie, jeżeli je odnowiło. Nie, odnowiło mi. Żyć trzema bifrostowymi czakrami, uderz w ziemię, by wywołać. Dobra, weźmy to. I znowu trochę hapeków odnowi. No. A dzięki temu mam więcej hapeków i chyba siły, jo? I czegoś tam jeszcze. Nie pamiętam, co tam było. Muspel hype znowu. If you needed his key to save others, why does it seem to bother you so? Your actions in this case seem justified. The captain was swallowed by the Hydra before I was able to kill it. When I entered its maw to retrieve the key, the captain had somehow survived, tumbling over a fall that would surely kill him. I saw the terror in his eyes as he fought to hold on, and then relief when he believed I would save him. Instead, I took the key and dropped him to his death. And it was all for nothing. The women were dead by the
reach them. Mimik nawet tego nie skomentuje. Nie, mówię, nie grałem. Anything we need this moment. Mówię, nie grałem ani w jedynkę, ani dwójkę, ani te dodatkowe części, co ma na przykład na PSP. Więc nie wiem, jak tam wygląda. Wait. No sobie weźmy, weźmy. Raczej będę brać zawsze, jak będzie mi stać na to. A teraz wydaje mi się, że powinienem wygrać z Tyrem raczej. Choć te jego broni są cudnie powalone, ale... No mam dwa kamyki odrodzenia. Więc... Na razie nie wydaje się za trudne. Plus mam odzyskiwanie trochę HP. Co prawda przy zabiciu wroga mam odzyskanie HP, ale nadal. Raczej nie będę kończyć z bardzo low HP. Plus jeszcze nie kupiłem żadnego odnowienia HP-ku. Co to jest? My force magic. Not my favorite. Teraz widziałem przynajmniej. Ja mam Facebooka odwoklonego? Sorry za to. Za ten dźwięk facebookowy. Nie wiedziałem, że w ogóle mam odpaloną przylądarkę. Ale mi jebnął! Halo, ja tutaj zaraz umrę! Od zwykłych ptaszorów umrę tutaj zaraz! No i umarłem! Co to kurwa za żart był? I damage ich. Halo! To miała być taka łatwa walka z Tyrem teraz. A teraz jakieś ptaszki mnie zabijały zwykłe. To był jebany żart. Dwie części biegłości mam od cholery teraz. Mogę znowu sobie dodać siłę? Nie, musiałbym mieć trzy te... triumfy. Chyba, że mogę zrobić sobie triumfa. Nie, nie mam nadal Helheimu. Jakimś cudem. O, ale obronę będę mógł zrobić. Zdrowia sobie mogę zwiększyć sporo i szału. Zwiększmy na razie zdrowie. O 10, o, chyba mi zwiększyło. Kolejne. Tak, po 10 mi zwiększa. No tu już triumf jest potrzebny, ale szał mogę zwiększyć. To jest spoko. Witalności nie zwiększę. Dif na gniazdo nie mam triumfów. Weźmy szał. I znowu szał. Teraz będę chyba już potrzebował triumf. Nie. No to kolejny raz szał. Zostało mi 140. No i teraz triumf już potrzebuję. To teraz weźmy sobie obronę, zwiększmy. Raz, bo chyba dwa razy nie będziemy stać sceny. No, przy okazji polski triumf jest potrzebny już. Mogą być runy. Dwa razy. Albo nawet trzy, jak będzie mi stać. Nie stać mnie. No to weźmy jeszcze pieczęć. Mocno zwiększone wszystko. Choć ostatnio mi za dużo to nie zwiększyło. Nie pomogło znacznie. Ale trochę HP się dodało. I mam już trzeci pasek Rage'a. A tutaj coś? 2300 pieczęci ducha? Skąd ja mam aż tyle tego teraz? Nagle. To mogę na maksa, zdobywaj dużą liczbę dodatkowych pieczęci pokonując wybrańców w Valhalli. Większe szanse na zdobycie pieczęci biegłości z dzbanów, z tego. A ofiary? Masz szansę na to, że brzemienie będzie można wybrać spośród trzech opcji. Średnia i duża. Która mniejsza? Brzemienia? To może być. Przydawanych glifów, większa szansa. A teraz już boski triumf. Średnia szansa na znalezienie mocnego rycznego ataku poziomu drugiego. Też dosyć spoko opcja. Duża szansa. A tu mnie nie stać.
Kluczek właściwie też mogę kupić. Będziemy stać na dwa, czy tylko jeden? Dobra, no to kupimy dwa. Trochę HP podwiększane, trochę furii zwiększone. Może tym razem będzie łatwiej. No właśnie, nie ma żadnych postępów. To jest najgorsze. Znowu jego muszę rękojeść mieć. Tarcza to mówię obojętnie jaka. Tu będzie strażnik, czyli ta podstawowa jego. I tu. O, furia też może być. Byleby nie dziedzictwo. O, znowu jakiś nowy tekst. Valhalla isn't exactly what I imagined. You're experiencing only a very small part of it. One that's independent and unconnected from the rest of Valhalla. Elsewhere, there are larger neighborhoods where the dead reside. Socializing, playing games, drinking, fighting. But one must earn the right to join their fallen comrades. New arrivals run a gauntlet. A personalized, okay. Self-contained version of what you're doing. It's meant to help the dead process the lives they lived. Those who are worthy, who have found some measure of closure, are allowed to move forward. Those who are unable to resolve their lives are forever trapped in their personal Valhalla. Some just prefer to keep fighting here. Okay. Będę musiał zapłacić. What happened next with Sigrun? She had introduced me as a good friend. And though I couldn't be entirely sure what she meant by it, for once I wasn't concerned with an outcome. No weźmy to. Regarding Sigrun, I knew my answer was yes. The question itself seemed secondary. You were not upset she called you friend. Show me someone whose friendship means lack of love. And I'll show you someone who wonders why their lovers never end up being worth their time. Perhaps. But you did not express your feelings. Oh, I don't think she could escape noticing them. I just never asked her anything I felt sure she'd have to refuse. Okay, koniec kolejnej rozmowy. Oj, tutaj będą nowe drzwiczki chyba jakieś do blokowania. A kluczy parę na szczęście mam. O. Why so reluctant to tell her how you felt? She was on the Valkyrie's path, preparing to transcend her corporeal form. That was her focus, her chosen purpose. And I didn't want to suggest myself as an obstacle. I suppose I let some part of myself imagine she might recognize my affection, even reciprocate it. But now that we know what she was running from, obviously she'd never again risk choosing love over duty. A unique heartfelt friendship, that is what could endure. And that is what I chose to embrace. No to wybieramy glif broń za 40 HP. 8 na 9. Aktywacja ognistego unicestwienia. Gdy unicestwienie jest w pełni naładowane, wywołuje zawirowanie czasu. Kombinacja ataków wywołują uderzenia w ziemię. Mogą być uderzenia w ziemię. Kto? Jakiś berserk. Nie walczyłem już z Fiskiem? Tutaj? To jest chyba odporny na ogień. Jakoś bardziej. Albo nie. Dobra, meteorki na niego dajmy. O, i już dobicie, dobra. Coraz lepiej mi idzie z tymi bossami pojedynczymi. Odzyskanie full HP-ków. Zapewnia przypływ szału i ogłusza pobliskich wrogów. No to brzmi akurat lepiej jeszcze nawet niż to co mam teraz. Full HP. A tu będzie jaka runa? Obrona 2 i czas odnowienia. No to i tak bym brał to. Obrona się przyda.
No powracamy do tego. Muspelheimu kolejna. Brother, you've told me many times of mortals you killed when in the god's service. What is it about this boat captain? It would have cost me nothing to show him mercy. His life was in my hands. To be so casually cruel. This man did nothing to me, and I treated his life as nothing. He was not a god who'd manipulated me nor bound me in service. I cannot hide behind my thirst for revenge. He was just a man afraid for his life. Attacked and swallowed by a monster he had no hope of defeating. But the Hydra was just an animal. I showed him what a true monster looked like. True. I wouldn't say no to some short-time help. Wyprzedane. Ulepszyć wszystko. Mówię, raczej jak teraz nie wygram, to będzie dziwne na niego. Glify. Dobra, mogę kupić wszystko teoretycznie. Czy nie mogę? Nie mogę tego kupować, chyba że już kupowałem wcześniej. Po prostu, dlatego. Maksymalny przypływ szału. Kameczka sobie nie kupię. Dobra, to mam wszystko. To idziemy. Na tyra znowu powalczyć. Znowu tą samą broń będzie miał? Egipską? Yep. Be ready. Wait. No halo. Ej, teraz się udało. Ej, nie straciłem skilla. Dobra, mieczy nie przepadły przynajmniej. Tell me, Kratos. Oh. Truly, how did it feel to plunge your homeland into darkness? I did not intend the land to suffer, but I was indifferent, consumed only by rage and retribution. That is not what I asked. How did it feel in that moment, your soul given over to darkness? Okay. Bringing a darkness over everything. Dobrze, że tutaj wystarczy klikać jeden przycisk, się nadal uda. Felt. True. Bo mogę sobie czytać. Darkness come. You're cursed. You better get into the light, brother. No znowu. Czemu wtedy mi się tego nie udało zrobić? No dawaj tu. Dawaj, dawaj. Gdzie jesteś? Światłość uciekła. Dawaj mi odnowić sobie HP. Meteorytki. Zaraz będę mógł go rypnąć mocnym atakiem. I kolejnymi ostrzami zawirowaniem. I po tyrze.
No nie, Darkness Comb, chodź tu! Przestań się bawić Darkness Comb, kiedy mam cię wykończyć. No szkoda. Chciałem go ładnie wykończyć na koniec tam. No i dobra, po nim. Ciekawe, że któregoś ciosu nie obroni ręką. Tak jak tu. I yield. Poddaję się, jej. Good then. No teraz poszło mega łatwo w porównaniu do zeszłych. I don't think you were indifferent, Kratos. I think you were hurt. Deeply hurt. And you handled it unskillfully. Pokażcie filmik ładny. Wait, is that you restoring the sun? You took Helios's chariot and put the sun back in the sky, but sacrificed yourself in the process. Yes, I fell to my death and was saved by Helios. But this memory happened before I killed him. My evils were yet to come. What is the point? That your legacy has always been a complicated one. That goodness is not a destination we arrive at, but a practice. Misfortune may drive anyone to darkness. We resist it only through wisdom and vigilance. You are not so unskillful now as you were then. Better voices in your head, you might call it. I think that's enough for now. You have much to contemplate. Yes. I znowu główka będzie go nawalać. You should be proud of your progress, Kratos. See you soon. Miłe są te filmiki, bo odkrywam coś, czego wcześniej nie wiedziałem, bo tak jak mówię, nie grałem w te części. Także to jest miła opcja do poznania historii z tych części. Bardzo, bardzo przyjemna. O! Ile pieczęci? It seems like you're making progress, whatever you're doing in there. Perhaps. Listen, No, I made you feel like we expected more of you than you could give. And I just want you to know, I'm not asking you to change how you are or who you are. We had to break the old world to build a new one. Picking up the pieces and putting them together stronger, it's a rare opportunity. You made a difference here. In some circles, a symbol of change. On many days, just knowing that you're a part of the council is enough. And other days. You've earned a voice. How you use it is up to you. Praca, część druga, czujność, ukończono. Jaka będzie praca, część trzecia? Chyba, że dadzą mi coś nowego? Tam mi powiesz, Tigrun. My lady. General. Rozpocznij kolejną próbę, gdy będziesz gotowy. Aha, fajnie. U niej też ukończyłem misję? Wszędzie ukończę misję, będę miał od cholery tych pieczęci teraz. Do rozdawania. Solidna firma! Ukończ 9 zadań biegłości. Nilfheimu dostałem. On będzie od cholery ulepszania. Tak, nareszcie tak. Tylko możesz powiedzieć, o czym ona była. Nie pamiętam. A, o tym, dobra. I left my village and moved to the city. I scraped and scrounged, managed to survive, and became an apprentice to a renowned mage healer. I soaked up everything I could from her, and I was a natural, it turns out. Shedding my father's legacy came easy. In fact, I'd acquired quite the distaste for it. I cut herbal medicine out of my life completely. It was this rigidness that would prove the biggest mistake of my life. But I'll stop there for now. Opowiesz mi o tym za następne dwa tygodnie. Dobra, tutaj miałam też misję zrobioną, więc kolejne hajsy. Nie wiem też, jaka tutaj była misja, ale... The wheel of progress turns. Jakiś tam progres zrobiłem. Ale dużo hajsu. Zabij wrogie potwory. 0 na 20. I u niej mam chyba kolejną, nie? Perfection may be unattainable. Albo nie. But imagine striving.